wczoraj. Leżę sobie w ogóle w salonie, oglądam sobie swój serial. No i przysnęło mi się. Pisałam o tym na Facebooku, ale tutaj też się z wami podzielę. I to był taki, wiecie, trochę sen, trochę półsen. I w tym półśnie zorientowałam się w którymś momencie, że śpiewam sobie piosenkę uwielbieniową z kościoła. I tam było takie słowo w tej piosence: uderzam ze wszystkich sił. A ja w moich myślach zaśpiewałam: uciekam ze wszystkich sił. I dla mnie to było takie, wiecie, ja? Że niby ja uciekam? Że co? Ale jakby mam otwarte serce, więc od razu nie zbagatelizowałam tego. Mówię: Boże, ale przed czym uciekam? I w ogóle usłyszałam: przed porażką. Boisz się porażki. Rozumiecie to? Gdzie mi by się wydawało, że ja jestem taka hej do przodu, no i kto jak kto, ale no ja się boję porażki. I wiecie, o co chodzi? Zorientowałam się, że od czasu powrotu ze Świnoujścia bałam się porażki. Niby robiłam różne działania, niby podejmowałam różne kroki, znaczy no nie niby, no bo robiłam to, tak? Ale gdzieś to zawsze było takie, wiecie, podszyte tym, że się bałam tej porażki. I nawet jak chciałam zrobić krok do przodu, to niby robiłam ten krok, ale tak, wiecie, kosztowało mnie to dużo więcej niż normalnie, bo się bałam tej porażki. A wczoraj samo uświadomienie sobie tego, że się boję tej porażki, od razu mnie uwolniło. Rozumiecie? Samo to, że Duch Święty powiedział mi prawdę o mnie, że się w ogóle boję porażki, to mnie już uwolniło i nie potrzebuję ani dodatkowych modlitw, nakładania rąk, nic.